Witam Państwa, Aleksandra Pajda, Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Zapraszam do obejrzenia 421 wydania programu Telewizji Nasz Powiat, którym przygotowaliśmy dla Państwa. Powiatową kronikę Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, przygotowaną przez aspiranta sztabowego Waldemara Krakowiaka, podsumowanie 16 sesji Rady Powiatu Kozienickiego o 4 kadencji, przedstawione przez Włodzimierza Stysiaka, przewodniczącego Rady Powiatu, 10. jubileuszowe zawody pływackie z cyklu Grand Prix Polski – Puchar Polski, które odbyły się 3 i 4 marca na krytej pływalni Delfin w Kozienicach, spotkanie autorskie z Arturem Kusem, kozieniczaninem i autorem książki Lider w kulturze – Studium działalności Krystyny Jandy, z cyklu Znane postacie powiatu kozienickiego – rozmowa z urodzonym w Kozienicach Rafałem Kołsutem, aktorem dubbingowym i telewizyjnym oraz autorem scenariuszy komiksowych. Listę organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu kozienickiego, na rzecz których podatnik może przekazać 1% należnego podatku. Informację Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach o obowiązku uiszczania opłat rocznych za 2012 rok oraz teledysk zespołu Andrzej Jagodziński Trio, w skład którego wchodzą wspaniały kompozytor i pianista jazzowy Andrzej Jagodziński, wirtuoz kontrabasu Adam Cegielski oraz legenda polskiej sceny jazzowej Czesław Mały-Bartkowski. Serdecznie zapraszam. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach informuje, że na terenie powiatu w okresie od 13 lutego do 5 marca 2012 roku odnotowano ogółem 28 zdarzeń. W dniu 23 lutego w miejscowości Nowiny gmina Kozienice miał miejsce wypadek drogowy busa przewożącego 16 pasażerów. Jedną osobę częściowo przygniecioną przez samochód uwolnili strażacy biorący udział w akcji, natomiast pozostali pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. Poszkodowanym osobom udzielono na miejscu zdarzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. W akcji ratowniczej brały również udział siły i środki pogotowia ratunkowego i policji. W dniu 24 lutego w Kozienicach na ulicy Warszawskiej miał miejsce wypadek drogowy, w którym brały udział samochody osobowy marki Mazda i ciężarowy marki Mitsubishi. W dniu 25 lutego w miejscowości Słowiki gmina Sieciechów miał miejsce wypadek drogowy, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe. W dniu 26 lutego w miejscowości Garbatka Długa, gmina Garbatka Letnisko, miał miejsce wypadek drogowy dwóch samochodów osobowych. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania elektrycznego i paliwowego w uszkodzonych pojazdach oraz udzieleniu poszkodowanej osobie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pozostałe zdarzenia w dniach od 13 do 26 lutego to niewielkie pożary i miejscowe zagrożenia, głównie związane z wiosennymi roztopami śniegu, które spowodowały małe straty materialne. W dniach od 27 lutego do 5 marca nie odnotowano zdarzeń, które powodowałyby poważniejsze skutki bądź straty materialne. Na uwagę zasługuje fakt prawdopodobnego rozpoczęcia sezonu wiosennego wypalania traw. W tym okresie strażacy pięciokrotnie brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych związanych z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. We wszystkich działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 18 zastępów jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach w liczbie 72 ratowników oraz 25 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej w liczbie 137 strażaków. Witam Państwa. W dniu 29 lutego 2012 roku odbyła się 16. sesja Rady Powiatu Kozienickiego. Po wyczerpaniu stałych punktów porządku obrad radni wysłuchali sprawozdania z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.
Następnie zapoznali się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie finansów, zdolności kredytowej i zadłużenia starostwa powiatowego. Kolejnym punktem było rozpatrzenie projektów uchwał. W sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sieciechów na realizację zadań, zakup urządzenia do czyszczenia i udrażniania kanalizacji oraz termoizolacja budynku stacji uzdatniania wody. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na rok 2012. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kozienickiego na lata 2012-2037. W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011. W sprawie ustalenia czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kozienickiego. W sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach. W sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kozienickim na lata 2012-2016. W sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2012 rok. W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kozienicach. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w budynku będącym w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Uchwała ta dotyczy zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Szpital Powiatowy w Kozienicach, która ma na celu spłatę zaległych należności pracowników szpitala z funduszu socjalnego. Kolejny punkt to informacja dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach o sytuacji finansowej szpitala za rok 2011. Z informacji dyrekcji wynika, że bilans finansowy za rok 2011 po odjęciu amortyzacji stanowi wynik pozytywny. Po wysłuchaniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wyczerpaniu punktu sprawy różne, obrady 16 sesji Rady Powiatu Kozienickiego zostały zamknięte. Dziękuję za uwagę. W dniach 3 i 4 marca na terenie krytej pływalni Delfin w Kozienicach odbyły się 10. jubileuszowe zawody pływackie z cyklu Grand Prix Polski i Puchar Polski. Organizatorami zawodów byli Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz Polski Związek Pływacki. Kozienicki basen działa już 10 lat. Dokładnie dekadę temu oddano do użytku jedyny taki obiekt w okolicy i regionie, który powstał dzięki ofiarności oraz bezinteresownemu zaangażowaniu wielu osób działających w Fundacji Woda Życie. Jest to długi okres, chociaż niektórzy uważają, że ta pływalnia powstała niedawno, ale dla funkcjonowania takiego obiektu jest to bardzo dużo ze względu na to, że odwiedziło ją przez ten okres prawie ponad 2 miliony osób, co daje rocznie około 200 tysięcy. Także obciążenie, jeżeli chodzi o sprzęt, o infrastrukturę, jest ogromne i po 10 latach jubileuszowych myślę, że przyszedł i czas na odnowienie tych obiektów i nadanie nowego wizerunku. Ten okres 10 lat myślę, że przysłużył się bardzo dobrze tutaj społeczności lokalnej, mieszkańcom Kozienic. Myślę, że już prawie wszyscy umieją pływać. Dzieci nasze czują się bezpiecznie w wodzie i
jest to też jakiś taki obiekt reprezentacyjny dla naszego miasta. Kryta pływalnia obejmuje część basenową, gdzie jest basen 25-metrowy przeznaczony głównie do pływania oraz części rekreacyjnej, gdzie znajduje się też zjeżdżalnia, czyli rura oraz mała zjeżdżalnia Słonik oraz różne atrakcje wodne, jacuzzi, masaże itd. Także na terenie tego obiektu znajduje się sauna, w której znajdują się sauna mokra, sauna sucha, beczka do kąpieli, fotel do masażu, sauna infrared. Oprócz Centrum Odnowy Biologicznej, które wymieniłem, znajduje się także klub fitness, gdzie znajdują się różnego rodzaju przyrządy i aerobowe, i do ćwiczeń siłowych. Czy w związku z tym, że Kryta Pływalnia obchodzi swoje 10. urodziny, będą przewidziane dla osób chcących skorzystać z jakiejś promocji, atrakcji? Promocje u nas są, że tak powiem, cały czas na bieżąco, nowe i atrakcyjne. Natomiast przygotowujemy się w wakacje, przygotowujemy specjalne promocje z okazji 10-lecia istnienia pływania. Po raz 10. z rzędu gwiazdy pływania gościły na kozienickim basenie. Gwiazdą największą dzisiejszych zawodów był Paweł Korzeniowski, ale oprócz tego było masę młodych, rokujących nadzieje, walczących o kwalifikacje olimpijskie zawodników, można powiedzieć, z całej Polski. Tegoroczne Grand Prix były dla nas pod względem frekwencji rekordowe. Było zawodników ponad 300. Także jest to też dla nas ogromne radość i święto, bo świadczy o to, że kluby i zawodnicy są z naszej organizacji tutaj z miejsca zadowoleni, a ilość klubów około 60 klubów. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali m.in. burmistrz gminy Kozienice, starosta powiatu kozienickiego oraz prezes Polskiego Związku Pływackiego. Tak się składa, że lecie Grand Prix koresponduje z leciem pływalni, bo to 10 lat temu ruszył ten piękny obiekt. Dzisiaj wśród nas są również osoby, które przyczyniły się do jego budowy. Również z panem prezesem Janem Wroną na czele. Dziękujemy im za to, a wam życzymy wspaniałych wyników. Serdecznie witamy wszystkich na naszej gościnnej ziemi kozienickiej. Myślę, że skoro tak często i licznie odwiedzacie nas, to będziecie nas odwiedzać dalej, a my serdecznie zapraszamy. Tak jak burmistrz, życzę wam bardzo dobrych wyników, fantastycznej sportowej postawy. Niech wygra najlepszy. Tym bardziej, że ogląda was młodzież i nas to szczególnie cieszy. Dlaczego? Dlatego, że obserwując mistrzów, sami łapią bakcyla do uprawiania sportu. Ja, dołączając się do życzeń pana burmistrza, pana starosty, chciałbym ze swej strony jako lekarz życzyć wam bezpiecznych zawodów, żeby nic nikomu się nie stało i wspaniałej sportowej rywalizacji. Ja w imieniu samorządu województwa mazowieckiego chciałem tu wyrazić ogromne zadowolenie, że w województwie mazowieckim mamy wspaniały obiekt, wspaniałą imprezę, wspaniałych zawodników i chciałbym na dzisiejszy dzień życzyć samych zwycięstw, samych udanych startów i myślę, że ten obiekt będzie zawsze gościł wspaniałych zawodników, wspaniałych trenerów, wspaniałych sędziów, bo od sędziów zależy również wiele. Życzę wszystkim zawodnikom, trenerom, opiekunom i wszystkim obserwatorom jak najwięcej satysfakcji z tych zawodów. Zawody Puchar Polski, Grand Prix Polski, Kozienice 2012 uważam za otwarte. Po oficjalnym rozpoczęciu zawodów wszyscy obecni mogli podziwiać pokaz synchronicznego pływania z udziałem zawodniczek z UKS Mazowia Synchro z Warszawy oraz pływanie pokazowe z udziałem wielokrotnego rekordzisty Pawła Korzeniowskiego i dzieci z dwóch kozienickich klubów pływackich, UKS Aquator oraz Delfin.
Zawody rozpoczęły się od wyścigów na dystansie 400 metrów stylem zmiennym. Kibice mogli także oglądać m.in. 800 metrów stylem dowolnym, 200 metrów stylem motylkowym i dowolnym, czy 50 metrów stylem motylkowym, grzbietowym i klasycznym. Zarówno pierwszy dzień zawodów, jak i drugi dostarczył wszystkim zebranym wielu emocji. Grand Prix teraz jest takim sprawdzianem przed zbliżającymi się mistrzostwami Polski, które są w maju. Także traktujemy to jako taki dobry trening. Nie przyjechało parę takich najlepszych zawodników. Akurat w tym okresie jest rekonesans olimpijski w Londynie, także niektórzy tam pojechali. Aczkolwiek myślę, że jeśli chodzi o pojedynczych zawodników, to były nawet dobre wyniki, aczkolwiek widać, że wszyscy teraz ciężko pracują i to nie były życiowe formy na pewno. W klasyfikacji końcowej wśród kobiet trzecie miejsce zajęła Donata Kilijańska z KSKSZO Ostrowiec Świętokrzyski, wśród mężczyzn Krzysztof Pielowski z AZS UWM Olsztyn. Na drugim miejscu wśród kobiet uplasowała się Karolina Szczepaniak z AZS AWF Warszawa, a wśród mężczyzn Marcin Kaczmarski z KSKSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Najlepszy wynik i pierwsze miejsce wśród kobiet uzyskała Aleksandra Urbańczyk z MKS Trójka Łódź z sumą 1670 punktów, natomiast wśród mężczyzn nieobecny podczas wręczania nagród wielokrotny rekordzista Paweł Korzeniowski z AZS AWF Warszawa z sumą 1592 punktów. Najlepszym trenerem pań, a w zasadzie najlepszym trenerem zwycięzczyni Bartosz Olejarczyk. Oczywiście szkoleniowiec i partner życiowy Aleksandry Urbańczyk. Gratulujemy serdecznie. No, partner to może źle powiedziane, mąż. Jeszcze gorzej. Pływałam dwie 50-tki, 50 grzbietowym, 50 dowolnym i 100 zmiennym. Największe osiągnięcia i sukcesy? Życiowe? Na pewno Mistrzostwa Europy. Zawody dofinansowali gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Elektrownia Kozienice SA oraz Elgis Garbatka. Dwudziestego 25 lutego w Bibliotece Publicznej gminy Kozienice imienia księdza Franciszka Siarczyńskiego odbyło się spotkanie autorskie z Arturem Kusem, kozieniczaninem, autorem książki Lider w kulturze, studium działalności Krystyny Jandy. Książka została laureatką konkursu Mazowiecka Akademia Książki 2011 roku. W spotkaniu udział wzięli znajomi, przyjaciele i rodzina. Wszystkich przybyłych przywitała dyrektor Biblioteki Publicznej gminy Kozienice. Proszę Państwa, przygotowując to spotkanie spotykałam, rozmawiałam z mamą pana Artura. Proszę Państwa, jak to miło zobaczyć szczęśliwą matkę i serdecznie mamie gratuluję, bo to naprawdę wielka radość, jak dziecko spełnia pokładane w nim nadzieje. Artur Kus ukończył pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oraz jest absolwentem Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie studiuje politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikacja Lider w kulturze, studium działalności Krystyny Jandy została wydana w 2011 roku jako wygrana w konkursie Mazowiecka Akademia Książki. A wszystko zaczęło się od napisania pracy magisterskiej i nie przez przypadek autor na bohaterkę swojej pracy wybrał akurat tę aktorkę filmową i teatralną. Wydawało mi się, że to jest dobra postać, która wykazuje cechy przywódcze i cechy przedsiębiorcze właśnie w kulturze. Był pomysł, żeby zrobić materiał na temat właśnie przywództwa w kulturze. No i po dłuższym zastanowieniu stwierdziliśmy razem z promotorką, że to jest dobry przykład osoby właśnie, która się kieruje takimi cechami. Chcieliśmy sprawdzić, czy w ogóle istnieje taki lider w kulturze i czy w ogóle można nim nazwać Krystynę Jandę. A jak to się stało w ogóle, że udało Ci się wydać tą książkę? No nie było łatwo, bo starałem się ponad rok czasu, natomiast był taki konkurs Mazowieckiej Akademii Książki, który jest skierowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Złożyłem tam pracę, no i okazało się szczęśliwie, że przyznano nagrodę, którą było właśnie wydanie książki. Praca ta była Twoją pracą magisterską, tak jak wyglądał cały ten cykl twórczy? Cykl twórczy się rozkładał bardzo w czasie, ponieważ na początku myślałem, że to będzie tylko i wyłącznie praca przeznaczona na cele uczelni. Natomiast z czasem, kiedy przeprowadzałem kolejne wywiady i rozmawiałem z kolejnymi ludźmi, namawiano mnie, żeby to gdzieś dalej ruszyło, żeby to nie zostało tylko na uczelni. I tak to też się stało.
Ile wywiadów musiałeś przeprowadzić? Z iloma osobami musiałeś porozmawiać? Jest ponad 22 wywiady. To są głównie albo ludzie nauki zajmujący się socjologią, kulturą, polityką, zarządzaniem, bądź przyjaciele Krystyny Jandy i jej znajomi. Czyli taki zbiór różnych osób. Książka, jak pisze we wstępie sam autor, została przedstawiona w ujęciu socjologicznym. Zawiera pojęcia z zakresu socjologii kultury i zarządzania, ponowoczesnego społeczeństwa, współczesnej kultury, działań lidera, a także elementy życiorysu Krystyny Jandy oraz opowiada o tworzeniu i idei powołanego przez nią do życia nowego teatru. Specjalnie nie opisywałem ani za bardzo działań artystycznych Krystyny Jandy, ani też sfery finansowej, natomiast skupiłem się głównie na przedsiębiorczości i na przywództwie. To tak jakby nowatorskie spojrzenie, ponieważ zawsze mówimy o przywództwie w biznesie albo w polityce, a tu chciałem szczególnie zbadać, czy możemy to wszystko przełożyć na kulturę. Wydaje mi się, że to jest dość nowatorskie, innowacyjne spojrzenie właśnie na lidera i na cechy, którymi się może kierować kobieta, bądź też mężczyzna, by osiągnąć sukces. Chcąc przybliżyć wszystkim zebranym postać tej niezwykłej aktorki w trakcie swojej prezentacji, opowiedział m.in. o drodze Krystyny Jandy do teatru i filmu, a także o jej pozycji w polskiej kulturze. Dostałam od życia więcej niż się spodziewałam. Oceniano mnie lepiej niż sama o sobie myślałam. To bardzo jest szczęśliwe życie. Strasznie rzadko się to zdarza. Niewielu ludziom się to zdarza. Albo muszą bardzo walczyć, a ja nigdy nie walczyłam specjalnie. Albo muszą udowadniać za wszelką cenę. Ja nigdy nie udowadniałam za wszelką cenę, tylko po prostu tak coś grałam, robiłam. Także ja myślę, że jednak ja miałam wyjątkowe życie i przez to nie mam ani pretensji do nikogo, ani żalów jakichś, ani nie muszę udowadniać, że jestem lepsza niż jestem. Mam odwagę przez to. Także to myślę, że to jest po prostu tylko i wyłącznie tak się potoczyło. W trakcie spotkania swoje ogromne uznanie dla publikacji Artura Kusa wyraziła dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego. Wisława Szymborska napisała: żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami. Wydaje mi się, że Artur jest właśnie dowodem na to, iż wiele osób żyje jednak i dosyć dokładnie, i pełnymi, rozbudowanymi zdaniami. Książka Artura Kusa dostępna jest w pierwszym LO oraz Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice i niewykluczone, że Ziemia Kozienicka doczeka się kolejnych publikacji tego autora. Jak już bym miał iść w tym kierunku, to bardziej z naukową sferą niż literacką. To literacka sfera to chyba przyszła tak przy okazji pracy naukowej. No i myślę, że można zachęcać bardzo młodych twórców do tego, żeby wysłali swoje zgłoszenia do Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, ponieważ no jak widać nie jest tak trudno i zawsze można spróbować swoich sił na nowej drodze, jaką może być droga artystyczna czy naukowa, czy jakakolwiek inna. Na zakończenie spotkania zainteresowane osoby miały możliwość obejrzenia i zakupu książki. W cyklu Znane postacie powiatu kozieńskiego przedstawiamy Państwu postać pana Rafała Kołsuta, aktora dubbingowego i telewizyjnego, autora scenariuszy komiksowych, rozmowę z którym przeprowadziliśmy w Szkole Muzycznej imienia Oskara Kolberga w Radomiu. Panie Rafale, urodził się pan w Kozienicach. Tak, to prawda. Urodziłem się w Kozienicach, jednak na stałe mieszkam w Radomiu, a w tym momencie studiuję w Krakowie. Proszę powiedzieć, czym pan się zajmuje? W tym momencie poza studiami zajmuję się pisaniem scenariuszy do komiksów i krótkich opowiadań dla dzieci. Oprócz tego jest pan aktorem dubbingowym i teatralnym, i telewizyjnym. W tym momencie wyłącznie dubbingowym, ponieważ w teatrze nie byłem w każdym razie na scenie od lat, a także w telewizji już się nie pojawiam. Studiuje pan na Uniwersytecie Jagiellońskim teatrologię. Ten kierunek ma panu dać możliwość pracy teoretycznej czy praktycznej w teatrze? Przede wszystkim teoretycznej. Mam szczerą nadzieję zostać pewnego dnia recenzentem teatralnym. Właściwie jedyny praktyczny aspekt mógłby się wiązać z kierownictwem literackim, ale tak wysokich ambicji na razie nie mam. Wystąpił pan jednak na deskach teatru imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Wystąpił to może za dużo powiedziane, bo brałem udział w próbach czytanych w trakcie pierwszej edycji Radomia Odważnego. W sztuce od dzisiaj będziemy dobrzy. Jednak ostatecznie w tej stworzonej później
pełnowymiarowej wersji, już rzeczywiście z grą, a nie tylko z czytaniem tekstu, występował ktoś inny. Natomiast w filmie też miał Pan okazję zagrać przy adaptacji książki Kornela Makuszyńskiego. Tak, to prawda. Udało mi się dostać na plan Szatana z siódmej klasy w reżyserii Kazimierza Tarnasa. I rzeczywiście jedne wakacje spędziłem całe nagrywając film. Jest Pan aktorem dubbingowym. Proszę powiedzieć, w jakich filmach możemy Pana usłyszeć? Cóż, moją najnowszą rolą i chyba najbardziej w tym momencie rozpoznawalną jest rola Justina w serialu emitowanym na Disney Channel Czarodzieje z Waverly Place. Poza tym mam na koncie także kilka filmów kinowych, między innymi Nawiedzony dwór, Lemon i Snicket, seria niefortunnych zdarzeń, Ekspres Polarny. Najczęściej są to jednak drugo- lub trzecioplanowe role, także w większości zmieniam głos, więc ciężko wyłapać. A jak wygląda praca aktora dubbingowego? Bardzo zależy od tego, czy pracujemy nad serialem, serialem animowanym, czy filmem pełnometrażowym. Serial najczęściej jest kręcony właściwie na gorąco, równocześnie czytamy tekst i dopóki nam się uda bez dubla, nagrywamy dialogi, tak żeby było dobrze, bo przede wszystkim liczy się czas, żebyśmy jak najszybciej zamknęli jak największą ilość epizodów i wysłali do sprawdzenia do studia macierzystego. Nad filmem praca jest o wiele dłuższa i bardziej drobiazgowa, żeby przygotować absolutnie każdy element. Tutaj też bardzo dużo zależy od dźwiękowca i reżysera, ponieważ niektórzy upierają się chociażby na nagrywaniu odgłosów, oddechów, podczas gdy w tle dźwiękowym słychać jadący pociąg. Więc wiadomo, że tych oddechów i tak nie będzie słychać w ostatecznej wersji filmowej, jednak niektórzy szczególarze rzeczywiście z bardzo dużym pietyzmem dogrywają absolutnie wszystkie takie efekty. A jak Pan przygotowuje się do roli? Najczęściej, dopóki nie wejdę do studia, zupełnie nie wiem, co będę grał. Dowiaduję się na szybko od reżysera i potem oglądamy część epizodu, żeby dowiedzieć się, jaka jest postać, czym się charakteryzuje, jakim głosem ma mówić, jak mówi w oryginale, jak reaguje na różne sytuacje. I od tego uzależnia się to, w jaki sposób my będziemy ją nagrywać w polskiej wersji językowej. Czy w jakiś sposób emocjonalnie łączy się Pan z tymi postaciami dubbing, których Pan robi? Tutaj też bardzo dużo zależy od postaci. Paradoksalnie bardziej emocjonalnie podchodzę do postaci animowanych niż aktorów. Ale rzeczywiście bardzo często trafiają mi się postaci, które są z jakiegoś względu do mnie podobne, jeśli nie upodobaniami, to charakterem albo wyglądem zewnętrznym. A jakich aktorów Pan spotyka w czasie swojej pracy? Przede wszystkim najczęściej współpracuję z Wojciechem Paszkowskim, który jest fantastycznym reżyserem dubbingowym i aktorem również, z Jarosławem Boberkiem, który jest klasą samą w sobie, jeśli idzie o krajowy dubbing. Zdarzało mi się pracować także z braćmi Pazurami, Cezarym i Radosławem. Z jednym w trakcie nagrywania Rybek Sferajny, z drugim podczas nagrywania Batmana. Właściwie ciężko wymienić wszystkich, ponieważ chociaż aktorzy już nie nagrywają, spotykając się razem w studio, tylko najczęściej każdy pojawia się umówiony na konkretną godzinę i nie widzi swoich kolegów, którzy występują w tych samych scenach, to jednak często można wpaść na siebie choćby na korytarzu studia, a w najlepszym wypadku nawet nagrywać w jednej kabinie. Czy łatwo jest opanować śmiech, rozbawienie podczas nagrywania dubbingu do kreskówek, które tak jak na przykład Rybki Sferajny mają śmieszne teksty? Tutaj też bardzo zależy od kreskówki. Akurat z Rybkami nie było żadnego problemu, ponieważ
Rzeczywiście jest to bardzo śmieszne, gdy już ogląda się na gotowym obrazie. Natomiast my ze względów bezpieczeństwa dostaliśmy kopię zupełnie techniczną, gdzie postaci nie były w żaden sposób zanimowane. Właściwie były szkicami, pod które podkładało się głos, dlatego nie było to rzeczywiście aż tak trudne, nawet pomimo śmiesznych tekstów, bo widziało się po prostu nieruchomą, narysowaną rybę, która przez 10 sekund wisi na ekranie i nie wykonuje żadnego ruchu. W kreskówkach już gotowych, które nie mają aż tak restrykcyjnych zabezpieczeń, rzeczywiście czasem jest ciężko, ponieważ niektóre sceny są zabawne, absurdalne. Też bardzo dużo żartów, w tym językowych, nie trafia ostatecznie do odbiorców. Czasem musimy je modyfikować. Tłumacze bardzo lubią wrzucać różnego rodzaju dwuznaczności, które ostatecznie nie przechodzą, ale robią to, żeby rozbawić ekipę w studio. Panie Rafale, Pana przygoda z filmem, kamerą, telewizją zaczęła się od programu Ziarno. Tak, to prawda. W programie Ziarno zacząłem występować w wieku 7 lat i właściwie przestałem już będąc niemalże pełnoletni. Jak się pracowało na planie tego programu? Bardzo dobrze. Przede wszystkim bardzo sobie ceniłem współpracę z Józefem Miką, aktorem Teatru Rozmaitości, który występował w roli doktorka w naszych wspólnych skeczach. Myślę, że naprawdę dużo dał mi ten epizod współpracy z telewizją. Nie tylko jeśli idzie o doświadczenie i pracę przed kamerą, także późniejszą pracę w dubbingu, ale też bardzo rozwinął mnie, jeśli idzie o szybkie reagowanie, bo najczęściej większość odcinków, mimo że były kręcone według scenariusza, polegały na improwizowaniu tekstów. Mając 7 lat, zaczął Pan grać na planie Ziarna, ale zaczął Pan też uczęszczać do szkoły muzycznej, w której możemy się dzisiaj, w otoczeniu której możemy się dzisiaj spotkać. Proszę powiedzieć, na jakim instrumencie Pan grał i kto był Pana mentorem, nauczycielem tutaj? To prawda, zacząłem uczęszczać do szkoły muzycznej, co prawda oczywiście nie w tym budynku, ale jeszcze na Waryńskiego i też nie w wieku 7 lat. Z różnych względów zacząłem naukę gry na instrumencie dopiero w klasie 3, a później nadrabiałem program. Ukończyłem wyłącznie pierwszy stopień szkoły muzycznej w klasie akordeonu pana Artura Miedzińskiego, który obecnie wykłada w Kozienicach. Panie Rafale, oprócz Pana pracy zawodowej wiemy również wiele o Pana pasji i Pana ogromnym hobby, jakim jest komiks. Tak, to prawda. Komiksem interesuję się od dzieciństwa, a od kilku lat też aktywnie staram się tworzyć i wpływać na rodzimy rynek komiksowy. Co prawda są to jeszcze nieśmiałe próby, ale wciąż mam nadzieję na naprawdę duży projekt. Niestety może to pozostać wyłącznie hobby, ponieważ sytuacja krajowego rynku komiksowego nie pozwala na uczynienie z niego stałego źródła zarobku. Nie jest Pan rysownikiem, tylko scenopisarzem. Tak, rzeczywiście. Piszę scenariusze, jak zresztą większość rodzimych twórców, ponieważ nawet rysownicy najczęściej są scenarzystami, a złośliwi mówią, że scenarzyści to ci rysownicy, którzy nie potrafią rysować. Czyli zarówno praca jako aktor dubbingowy i praca, czy hobby jako scenarzysta, scenopisarz komiksu, to jest operowanie słowem. Czy znajduje Pan tutaj jakieś punkty wspólne między swoją pracą a swoim hobby? Na pewno dubbing dał mi bardzo wiele sytuacji zapożyczonych z filmów i seriali, które dubbingowałem, które można wykorzystać, wiele gotowych motywów, które układają się w duży popkulturowy wzór. Jednak akurat w tym momencie przede wszystkim staram się tworzyć komiksy nieme.
Oczywiście też są oparte na scenariuszu i podporządkowane opowiadaniu historii, jednak właśnie dla lepszego zrozumienia i większej ilości możliwych interpretacji staram się jak najbardziej odchodzić od słowa. Skąd pan czerpie inspirację? Przede wszystkim z literatury i z filmu. Przy moim pierwszym debiutanckim albumie starałem się stworzyć pastisz kryminału noir i filmów tego okresu. Próba nie była szczególnie udana i niezbyt przychylnie przyjęta przez środowisko. W zeszłym roku wraz z kolegą z uczelni stworzyliśmy pastisz komiksu o superbohaterach, gdzie wykreowaliśmy na podobieństwo zachodnich komiksów olbrzymie uniwersum zaludnione bardzo absurdalnymi postaciami. Głównym bohaterem jest człowiek bez szyi, superbohater z najbardziej absurdalną mocą, jaką udało nam się wymyślić, i z najbardziej nieprzydatną umiejętnością, jaką jest właśnie brak szyi. Co sprawia, że nie można go udusić, ale on nie może odwracać się na boki. To znaczy nie może obracać głowy. Poza tym są inne postaci o podobnym rodowodzie, jak kapitan Empatia, major Nabiał, profesor Pranie i tym podobne. W tym momencie pracuję nad dużym niemym komiksem, który ma być poniekąd wariacją na temat książki Po tamtej stronie Alfreda Kubina. I właśnie z niemieckojęzycznej literatury staram się najwięcej czerpać. Panie Rafale, a czy łatwo zaistnieć na rynku komiksowym? Rynek komiksowy jest bardzo specyficzny i owszem, przydają się znajomości, ale w tym momencie, gdzie z zainteresowaniem wita się właściwie każdy projekt i poza tym jest internet będący olbrzymim ułatwieniem, ponieważ o wiele prościej wszystko zareklamować, zaprezentować i sprzedać, mnóstwo twórców decyduje się na wydawanie albumów własnym sumptem, rozprowadzanie ich we własnym zakresie i one także trafiają w swoją niszę. Oczywiście nakłady są minimalne. To są najczęściej liczby rzędu 200-300 egzemplarzy, ale niestety rynek jest na tyle mały, że zupełnie mu to wystarcza. Komiks wiąże pana też z Kozienicami. Tak, gdy dowiedziałem się, że Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych organizuje konkurs na komiks o Kozienicach, stwierdziłem, że wypadałoby jakoś uhonorować to, że w Kozienicach się urodziłem, i wspólnie z rysownikiem Krzysztofem Małeckim przygotowaliśmy komiks będący swobodną interpretacją losów jednego z zapomnianych bohaterów. Właściwie ciężko nazwać go bohaterem, nie wiadomo do końca jak oceniać jego moralną postawę, ale przez to wydał nam się ciekawy. I wybraliśmy też okres, o którym najczęściej nie tylko w komiksie krajowym, ale też w innych gatunkach, jak w filmie czy teatrze, bardzo często jednak się milczy, czyli o tych dniach bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. A jak pan odbiera Kozienicę jako osoba dorosła, która mieszka w Radomiu, mieszka niedaleko Kozienic? Czy bywa pan w Kozienicach? W Kozienicach, muszę przyznać, bywałem głównie na basenie, ale zbierając materiały do napisania scenariusza, bardzo często przyjeżdżałem i robiłem dużo zdjęć, aby rysownik miał lepsze wyobrażenie zarówno o układzie topograficznym miasta, wyglądzie budynków, więc w Kozienicach, na dobrą sprawę, konkurs na komiks odkrył dla mnie Kozienicę od nowa. Panie Rafale, jako twórca i jako osoba wykonująca taki zawód, jaki pan wykonuje,
Jest pan stale narażony na komentarze i oceny, również internautów. Czy śledzi pan te komentarze, które są wystawiane, czy też jest pan wobec nich zupełnie obojętny? To znaczy, komentarzy jest na tyle mało, że chyba, że coś dzieje się gdzieś, gdzie jeszcze nie zaglądałem, nie mam pojęcia. Ale póki co komentarzy jest na tyle mało, w każdym razie jeśli idzie o moją działalność aktorską, że ciężko się nimi przejmować. W tym momencie bardziej trafiają do mnie oceny i recenzje moich komiksów. Ale to też bardziej są to luźne opinie znajomych wymieniane w internecie niż rzeczywiście spisane gdzieś konkretne zarzuty co do mojej pracy, mojej osoby. A czy ocena może być inspiracją? Oczywiście. Mój pierwszy album został bardzo mocno skrytykowany. Właściwie najlepszą recenzją było to, że komiks nie jest zły, ale nie jest też dobry, co daje pewne wyobrażenie, jak bardzo się nie spodobał. Otrzymałem zresztą mało chlubną nominację do najgorszego komiksu roku 2009, ale nie wygrałem. Niemniej właśnie był to dla mnie ogromny kopniak, żeby w takim razie stworzyć coś dobrego. I w tym momencie rzeczywiście większość ocen jest pozytywna. Też dowiadując się, że tworzę koszmarne dialogi, teraz stawiam na komiks niemy. Panie Rafale, jakie ma pan plany twórcze? Przede wszystkim chciałbym skończyć ten projekt, nad którym obecnie pracuję i mam nadzieję jak najwięcej napisać i znaleźć jak największą ilość rysowników do stworzenia albumów. No wiadomo, że w tym momencie mam już pomysły na 6 różnych albumów, z czego wiem, że najpewniej skończę jeden, jeśli dobrze pójdzie. Także ciężko mówić właściwie o konkretnych planach twórczych, bo wszystko rozbija się o terminy, o możliwości rysownika i także o kwestie wydania. Czuje się pan osobą spełnioną artystycznie? Tak, najzupełniej. Dziękuję panie Rafale pięknie za rozmowę. Dziękuję. Rozliczając podatek dochodowy za 2011 rok, możemy przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, m.in. dla organizacji działających w powiecie kozienickim. Fundacja Zdrowe Dziecko powstała 27 grudnia 1993 roku przy oddziale dziecięcym szpitala w Kozienicach. Celem działalności jest pomoc chorym dzieciom, podjęcie działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowia najmłodszych oraz organizowanie działań oświatowych promujących zdrowie, a także pomoc służbie zdrowia w zaopatrzeniu w aparaturę i sprzęt medyczny. Ludowy Klub Sportowy Megawatt Świerże Górne powstał w 1997 roku. Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działalności klubu, upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Klub Jeździecki Skarb przy Stadninie Koni Kozienice. Tradycje jeździeckie w Stadninie Koni sięgają roku 1951. Celem działalności klubu jest szkolenie i doskonalenie kwalifikacji członków zrzeszonych w klubie, opieka nad młodzieżą również zrzeszoną w klubie, przygotowanie zawodów konnych i pokazów szkoleniowych, sprawowanie opieki weterynaryjnej, utrzymanie i żywienie koni. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin sami sobie. Swoją działalność stowarzyszenie opiera na pracy społecznej członków. Cele statutowe realizowane są w formie zebrań informacyjnych, zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wspierania psychologicznego rodzin, różnej działalności na rzecz likwidacji barier architektonicznych oraz integracji osób niepełnosprawnych z różnymi środowiskami. Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Koło w Kozienicach. PZN to Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Tracących Wzrok, którego celem działalności jest pomaganie tym osobom i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji, uczenie jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Praca na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i dbanie o ich właściwe postrzeganie.
Polski Czerwony Krzyż, zarząd rejonowy w Kozienicach. W wypełnieniu swojej misji PCK podejmuje przede wszystkim takie zadania jak ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i innych krytycznych sytuacji, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej, aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Szczep Kozienickich Drużyn Harcerskich i Zuchowych Przesilenie. Szczep Kozienickich Drużyn Harcerskich i Zuchowych jest owocem wieloletniej pracy wszystkich zuchów, harcerek i harcerzy zastępowych, przybocznych i drużynowych, którzy działali w swoich kozienickich drużynach w latach 80. i 90. XX wieku oraz teraźniejszych. Głównym celem działalności jest wychowanie człowieka metodą harcerską, w myśl przyrzeczenia i prawa harcerskiego, oraz do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego, a także upowszechnienie w społeczeństwie ideałów harcerskich. Starostwo Powiatowe w Kozienicach przypomina, że opłaty roczne za 2012 rok z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać w terminie do 31 marca 2012 roku na rzecz Skarbu Państwa na konto Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ulica Jana Kochanowskiego 28 w banku PKO SA oddział Kozienice lub w kasie starostwa. Przypomina się również, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Ponadto starostwo informuje, że nie będą rozsyłane do zarządców i użytkowników wieczystych pisma przypominające o obowiązku uiszczania opłat rocznych. Jeżeli z uwagi na zmianę wartości nieruchomości gruntowej organ będzie zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocznej zgodnie z artykułem 61 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomi na piśmie stronę o wszczęciu z Urzędu Postępowania Administracyjnego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w 421 wydaniu Telewizji Nasz Powiat. Chciałabym jedynie przypomnieć, że nasz program telewizyjny dostępny jest także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.kozienicepowiat.pl w zakładce Telewizja Nasz Powiat, gdzie można również obejrzeć poszczególne materiały jeszcze przed emisją w telewizji kablowej. Dziękując za uwagę, pozostawiam Państwa z muzyką zespołu Andrzej Jagodziński Trio i zapraszam do oglądania kolejnych wydań naszego programu.